Kamila Alencynowicz, witam się z Państwem w nowym roku i zapraszam na magazyn Teledziennika. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. To powiedzenie swoje odzwierciedlenie znalazło podczas trzeciej sesji Rady Powiatu Ziemskiego, w trakcie której powiatowi radni debatowali nad projektem tegorocznego budżetu. Opozycyjni radni, z których część była w poprzedniej kadencji koalicją, próbowali odłożyć uchwalenie budżetu na 2015 rok na przyszły miesiąc. Taki wniosek formalny złożył Grzegorz Walczak, tłumacząc, że radni z klubu PO nie mieli możliwości zapoznania się z jego treścią. Jednak spotkał się on z dezaprobatą obecnie rządzących, według których brak możliwości uczestniczenia w komisji, w trakcie której był on omawiany, opozycja zafundowała sobie sama, nie przychodząc na ostatnią sesję powiatu ziemskiego. Na dzień dzisiejszy opozycja nie jest jeszcze członkami komisji. Komisje są otwarte, o obradach komisji wszyscy radni są informowani, na repozytorium są zaproszenia. Każdy radny może przybyć na posiedzenie komisji, może również uczestniczyć w pracach tej komisji, może zabierać głos, może składać wnioski. Oczywiście, jeżeli nie jest członkiem komisji, ma tylko ograniczone to prawo do głosowania. No, członkowie obecnej opozycji Platformy Obywatelskiej niestety na drugiej sesji Rady Powiatu, która została przerwana, nie byli, nie uczestniczyli w obradach tej sesji, więc nie mieli możliwości złożenia swoich akcesji do komisji, ponieważ no, Rada uchwalając taką uchwałę ma obowiązek zapytać się radnego, czy składa takie oświadczenie woli w kwestii pracy w tej komisji. Po prostu, czy wyraża zgodę na pracę w komisji takiego kandydata. No i tych kandydatów niestety nie było na sesji, na drugiej sesji. Członkowie Platformy Obywatelskiej, obecna opozycja po prostu nie uczestniczyła w pracach z sesji Rady Powiatu, więc no, w sposób formalny sami odebrali sobie możliwość pracy w tych komisjach. Dzisiaj jakieś takie larum, jakiś taki lament. Nie wiem, nie rozumiem tego. Na dzisiejszej sesji przyjmiemy uchwały powołujące i składy komisji będą uzupełniane o tych członków właśnie, którzy chcą pracować w tych komisjach. Także wydaje mi się, że się nic na razie nie dzieje. Lament jest jakiś nieracjonalny. Na tej sesji to była druga część sesji, bo pierwsza się zaczęła 1 grudnia, ta druga część była 12, jeżeli mnie pamięć, no nieważne, to była druga część rozpoczętej wcześniej sesji, podczas pierwszej sesji został wybrany starosta, natomiast na tej drugiej był tylko uzupełniony skład zarządu. Podczas tej sesji nie były podejmowane żadne istotne z punktu widzenia mieszkańców powiatu kwestie i sprawy, nie był rozwiązywany żaden problem. Myślę, że nie ma sensu tracić czasu nad debatowaniem, dyskutowaniem czy zgłaszaniem wniosków w kwestiach, które nie dotyczą mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, a przypomnę, na tej sesji, na której nie było obecnych części klubu Platformy Obywatelskiej, były podjęte tylko następujące sprawy. Wybór wicestarosty, wybór członka zarządu i wybór składu dwóch komisji. Dobrze, wracając do budżetu, jakie poprawki pan by wniósł, bo już kilka tutaj uzasadnień wicestarosty przede wszystkim padło co do tego budżetu, co do waszych pytań. Co by chciałby pan zmienić? Niedługo przejdziemy do zgłaszania tych wniosków i oczywiście zgłosimy te wnioski, w tym także ja. No nie jest tajemnicą o co zabiegam już w poprzedniej kadencji, będę też zabiegał o to w tej kadencji, żeby inwestycje, które poczynia powiat, a przypomnijmy w tym roku ma 3 miliony złotych na inwestycje, były równomiernie, może nie porówno, ale proporcjonalnie równomiernie lokowane we wszystkich, albo no najlepiej we wszystkich, a przynajmniej w zdecydowanej większości gmin, powiatu, a mamy 8 takich gmin. To, co zrobił obecny zarząd w stosunku do tej uchwały przygotowanej przez poprzedni, włożył autopoprawkę, w którym przesunął znaczną część środków inwestycyjnych, bo aż 600 tysięcy na jedną inwestycję, konkretnie inwestycję drogową w Walimiu. Zabierając innym gminom, między innymi Stare Bogaczowice, między innymi Głuszyca i tak dalej.
To nie jest dobra zasada, gdy powyżej ponad 50% środków inwestycyjnych jest lokowana tylko w jedną gminę, podczas gdy mamy 8 gmin powiatu wałbrzyskiego. Ja jestem radnym pochodzącym z gminy Jedlina Zdrój. Tutaj nie ma w zasadzie żadnych dróg powiatowych. Jedlina i Szczarno są dwie gminy, których nie ma dróg powiatowych. Natomiast te gminy, ich mieszkańcy również płacą podatki. Te podatki trafiają do budżetu powiatu wałbrzyskiego i również by oczekiwali, żeby w ich gminach też coś się działo. Ja będę wnioskował o to, żeby obecny zarząd wsparł także inwestycje, które mogłyby mieć miejsce akurat w tej gminie, z której zostałem wybrany. Opozycyjni radni tak zagalopowali się podczas rozdzielania środków finansowych na zaproponowane przez siebie inwestycje, że zaczęli dzielić nawet rezerwę budżetową jeszcze przed uchwaleniem budżetu, który zakłada dochody w kwocie 42 470 000 zł i wydatki w wysokości 42 210 000 zł. Zaplanowana i skierowana do realizacji droga S8 prowadząca z Białegostoku przez aglomerację warszawską i łódzką dotarła do Wrocławia. Obecnie trwają dyskusje na temat przebiegu odcinka łączącego Wrocław z Kłodzkiem oraz granicą z Czechami. Dla mieszkańców Kotliny Kłodzkiej droga ekspresowa S8 ma strategiczne znaczenie. Umożliwi temu regionowi rozwój gospodarczy i turystyczny, a mieszkańcom ekspresowy dojazd do stolicy Dolnego Śląska. W swojej pracy parlamentarnej tu w naszym subregionie zajmuję się kilkoma sprawami infrastrukturalnymi. Jest to poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej numer 8. To jest jedyny krwioobieg, jedyna droga, która łączy ziemię kłodzką, dzierżoniowską, ząbkowicką z Wrocławiem i resztą Polski. Niesłychanie zatłoczona, bardzo niebezpieczna, tam gdzie wypadkowość na polskich drogach maleje, tutaj niestety rośnie, śmiertelność również. Druga sprawa to są obwodnice, czyli obwodnica Wałbrzycha i obwodnica Kłodzka, która staje się faktem, bo jest wyłoniony już wykonawca, oraz właśnie droga krajowa numer 8, która musi w końcu stać się ekspresówką, czyli S8. W tej chwili Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego ogłosiło konsultacje publiczne, konsultacje społeczne do programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2020. Trzeba powiedzieć, że tej drogi, tego odcinka nie było nigdy w żadnych planach, ani kiedy rządziła Lewica, ani kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Nie pojawił się teraz za czasów rządów Platformy i PSL-u. Jednak teraz jest czas, abym nie tylko ja, ale także wszyscy samorządowcy i mieszkańcy, abyśmy podjęli wspólną walkę, bo jest o co walczyć, dlatego że są możliwe zmiany i wprowadzenie nowych inwestycji do programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2020. Oczywiście mając tą świadomość, że jesteśmy bez dokumentacji, że mamy nieskończone poszukiwanie korytarza tej drogi, nie ma projektu wykupu gruntów, a to jest kilka lat, ale my musimy już o tym zacząć myśleć. Póki nie zrobimy tej drogi, nigdy nie będziemy mogli mówić o zrównoważonym rozwoju kłodzkiej, ząbkowickiej, dzierżoniowskiej ziemi. Nigdy nie przyjedzie do nas wielu inwestorów, nigdy nie uporamy się z bezrobociem, no a także z poprawą bezpieczeństwa. Ja kilka tygodni temu zwróciłam się do wszystkich samorządów, od Wrocławia poprzez Sejmik, Kobierzyce, Jordanów, powiat dzierżoniowski, ząbkowicki i Kotlinę aż po Kudowę, o to, aby samorządowcy podejmowali uchwały w sprawie konieczności budowy S8. Zwróciłam się także z apelem, aby ci sami samorządowcy wypełniali kwestionariusze, które znajdują się na stronie ministerstwa. To są takie formularze konsultacyjne o konieczności wprowadzenia do programu S8 Wrocław-Kłodzko-Boboszów. To jest czynione. Ja teraz uczestniczę we wszystkich sesjach, w których mogę uczestniczyć. Wszystkie samorządy podjęły pałeczkę i to czynimy. Chcę też zachęcić wszystkich mieszkańców, nie tylko Kotliny i ziemi ząbkowickiej, ale wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska, aby w tych konsultacjach wzięli udział. Po nowym roku na mojej stronie internetowej Monika Wielichowska.pl będzie gotowy
wypełniony formularz, będzie starczyło tylko wypełnić dane osobowe i wysłać drogą elektroniczną albo pocztową na adres ministerstwa. Niech to będzie taki potężny zryw i głos społeczeństwa, bo ta droga jest nam potrzebna. Jest nam potrzebna jak tlen, jest nam potrzebna do życia. Powiat kłodzki uważa, że bardzo ważna jest S8 i z inicjatywy pani poseł Moniki Wielichowskiej od dawna powiat kłodzki interesuje się tym, żeby droga S8 znalazła się w programie dróg krajowych i autostrad na lata 2014-2020. Jest to droga długa, mozolna, jednakże staramy się o to, żeby przyspieszyć i żeby można było tę drogę wprowadzić do tego programu. Ostatnio powiat kłodzki na ostatniej sesji grudniowej podjął uchwałę w sprawie właśnie podjęcia takiej uchwały, żeby droga S8 znalazła się w programie budowy dróg i autostrad. Jednocześnie wszystkie gminy z powiatu kłodzkiego, 14 gmin, takie uchwały podejmują lub są w trakcie podejmowania lub za chwilę podejmą. Mamy deklarację wszystkich samorządowców, że oni te uchwały podejmą, ponieważ jest to nasza wspólna sprawa. To jest, jak często wspomina pani poseł Monika Wielichowska, jest to krwioobieg naszego terenu, naszego regionu i droga z Wrocławia do Kłodzka, przez Kłodzko do Boboszowa jest naszą drogą, tak zwaną drogą życia, bo jeżeli ta droga powstanie, to będą funkcjonować sprawnie, będziemy bezpieczni na drogach, nie będzie wypadków, droga będzie drożna, będziemy mogli się szybko ze stolicy regionu przemieszczać na południe kraju, ale też i bardzo będą zyskiwać na tym uzdrowiska, strefy ekonomiczne, do których przyjdą inwestorzy. Jest to otwarte okno na to, żeby nasz region dobrze funkcjonował. Oświadczenie w sprawie budowy drogi S8 do granicy polsko-czeskiej wydała także poseł Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska i poseł Andrzej Dąbrowski. Wspólnie z Andrzejem Dąbrowskim, posłem ziemi kłodzkiej, wydaliśmy takie oświadczenie, nie mogąc być na protestach, które odbyły się w dniu głosowania w Sejmie. To oświadczenie jest o tyle konieczne, że pokazuje hipokryzję Platformy Obywatelskiej, która rządzi już prawie 8 lat. Za każdym razem podnosi kwestię S8 od Wrocławia do Kudowy, natomiast nic w tej mierze nie robi. Przypominam kilka kampanii wyborczych Platformy Obywatelskiej, szczególnie właśnie z Kotliny Kłodzkiej, dotyczyło tego, że na pewno w następnej kadencji S8 zostanie zrobiona. Jest to dla mnie o tyle przykre, że w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości rzeczywiście S8 pojawiła się w planach i Platforma Obywatelska i PSL z tych planów tę trasę wyrzuciły. Ja mam zresztą szczególne zobowiązanie w stosunku do S8, a tak naprawdę nie do S8, ale osoby, którą bardzo mało znałam, ale z szacunku dla jej pamięci będę zabiegała o tę drogę. Przypominam o tragicznym wypadku z czasów kampanii wyborczej do Sejmiku Dolnośląskiego, kiedy jedna z kandydatek zginęła, protestując właśnie na trasie S8. Biorę to na siebie jako pewne zobowiązanie i w sposób dyskretny, tak żeby nie naruszyć tej pamięci, a naprawdę zwyczajnie realizować to, na czym jej zależało. Będę robiła wszystko, żeby S8 pojawiła się w kolejnych planach, właściwie w kolejnych zmianach planów, bo trzeba po prostu te plany zmienić. Przygotowujemy kilka pism, myślę już jako dolnośląscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, bo wszystko na to wskazuje, że dopóki ten rząd będzie trwał, to S8 nie ma szans na to, żeby stać się priorytetem Dolnego Śląska. W trakcie ostatniej sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego radni ustalili również wysokość wynagrodzenia starosty. Jacek Cichura będzie otrzymywał pensję w wysokości blisko 11 tysięcy brutto. Według obowiązujących przepisów zarobki starosty powiatu, w którym zamieszkuje do 60 tysięcy mieszkańców, mogą wahać się pomiędzy 4200 a 5900. Opozycyjni radni uważali, że nowy starosta powinien dać dobry przykład i zacząć oszczędzać od siebie. Radny Jarosław Buzarewicz zaproponował, żeby
podstawa wynagrodzenia Jacka Ciechury wynosiła 4200. Trzeba powiedzieć o tym, że 4200 zł to jest tylko część pensji, ta zasadnicza. Do tego dochodzą jeszcze dodatki funkcyjne, dodatki za wysługę lat, jak i inne. Ja uważam, że ta kwota, którą zaproponowałem, 4200 zł, jest w zupełności wystarczająca dla nowego starosty. Jak powiedział publicznie podczas jednego z wywiadów telewizyjnych, dopiero studiuje powiat, dopiero uczy się powiatu, nie ma żadnego doświadczenia samorządowego. Stąd właśnie taki mój wniosek. Również radny Kamil Orpel optował za najniższą stawką. Innego zdania był przewodniczący Rady Powiatu Marek Tarnacki, który zaproponował najwyższą stawkę. To wynagrodzenie w całości będzie mniej więcej na tym samym poziomie, jaki miał wcześniej pan starosta Piksa. Może nieznacznie będzie odbiegało od tej kwoty, dlatego że te wszystkie kwestie wskaźników razem zebrane to taką kwotę dadzą. Zapytałem pana przewodniczącego z prośbą o uzasadnienie, dlaczego chce maksymalną stawkę zaproponować obecnemu staroście, skoro poprzedni starosta, pan Józef Piksa, z wieloletnim stażem, ponad 20-letnim w samorządzie, miał stawkę niższą, czyli tą zasadnicze wynagrodzenie na poziomie 5500. Ja przypomnę, że pan, między innymi pan radny Tarnacki w poprzedniej kadencji sam wnioskował o obniżenie tej stawki dla starosty Piksa. Natomiast nowy pan starosta, jak sam publicznie deklaruje, nie ma doświadczenia w samorządzie. Nie wątpię oczywiście w jego dobre intencje, wolę, kompetencje. Natomiast uważamy, że dobrą by było rozwiązanie, gdyby nie od razu dawać tą najwyższą stawkę 5900, tylko trochę niższą, gdzieś pomiędzy tą najniższą 4200 a 5900, powiedzmy 5000. No ja jestem pełen zaufania do pana starosty Ciechury. Uważam, że plan, jaki ma na starostwo i na powiat, jest planem realnym i planem, który wprowadza dobre pomysły na zmianę pewnych kwestii, pewnych problemów w starostwie i w powiecie. My nie znamy pana starostę, myślę, że jeszcze nikt go za bardzo nie zna. I wtedy będziemy sami, możemy zawnioskować o to, jeżeli będzie te deklaracje wypełniał, żeby mu tą stawkę podwyższyć. Ja tylko jeszcze dodam, że to jest stawka zasadnicza. Jak się doda wszystkie dodatki, to łączna kwota maksymalna wyjdzie ponad 12 tysięcy złotych. Ja myślę, że na początek to chyba nie jest najlepszy poziom wynagrodzenia. Dajmy panu staroście się wykazać. Uważam, że taka propozycja miała prawo paść, a to Rada tak naprawdę uchwala to wynagrodzenie. Słyszymy, że jest dyskusja. Na tę chwilę no nie widzę jakby takich wniosków do pana starosty o to, żeby sam dobrowolnie zmniejszył. Myśmy, uchwalając podobne wynagrodzenie dla pana Józefa Piksy, takie wnioski składali i pan Józef z nami się, jakby mówiąc kolokwialnie, dogadywał. Mieliśmy takie porozumienie i w efekcie cała Rada zagłosowała za przyjęciem tego wynagrodzenia. To takie kuriozum, prawda, że i opozycja, i wszyscy byliśmy zgodni do tego, żeby takie wynagrodzenie pana starosty przyjąć. Były starosta Józef Piksa całej sprawy nie chciał komentować. Nie. Dyskusja na temat wynagrodzenia starosty Jacka Ciechury toczyła się dość długo. Ostatecznie jednak koalicyjnym radnym udało się przegłosować wcześniej przygotowany projekt uchwały mówiący o zarobkach starosty. Tak więc podstawa wynagrodzenia starosty to 5900 zł, dodatek funkcyjny to 1900 zł, dodatek specjalny 3120 zł. W sumie starosta co miesiąc będzie otrzymywał 10 920 zł brutto. Zdaniem Jacka Ciechury to nie jest wygórowana kwota. Nie uważam osobiście, że jest to wygórowana sytuacja, jeżeli chodzi o stawki. Chcę dobrze zarządzać powiatem, więc uważam, że menadżer powinien też dobrze zarabiać. Dziękuję. Jesteś osobą niezbędną dla miasta i chcesz mieszkać w Wałbrzychu? Złóż wniosek o mieszkanie komunalne, a dostaniesz je poza kolejnością. Uchwała ta ma być kolejnym krokiem na drodze do ożywienia Śródmieścia. W ten sposób władze miasta nie tylko chcą zatrzymać mieszkańców wartościowych dla miasta w Wałbrzychu, ale sprowadzić tu specjalistów z różnych dziedzin z całego regionu. Pierwsze decyzje już zostały podjęte. Otrzymaliśmy wnioski, komisja je rozpatrywała. Mieszkania na Sienkiewicza będą
albo są w trakcie przygotowania projekty chyba remontowe, czy już są skończone. Za chwilę zaczniemy je remontować i otrzymają te osoby, które złożyły wniosek, komisja je rozpatrywała. Mamy tych mieszkań, za chwilę tutaj powie pan prezes, naprawdę bardzo dużo. I podkreślam jeszcze raz, dla nas osobą ważną z punktu widzenia przyszłości miasta jest dziennikarz, pielęgniarka, lekarz, muzyk, aktor, inżynier, geodeta miejski, strażak, policjant, czyli ci wszyscy, którzy pełnią ważną rolę społeczną, tak? To znaczy budują właśnie ten kapitał społeczny. Bo jak ktoś jest przedsiębiorcą, to zwykle sobie poradzi sam, tak? Aby zostać uznanym za osobę niezbędną dla miasta, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, trzeba wyrazić chęć zamieszkania tu na stałe. Po drugie, należy posiadać lub podjąć pracę na terenie miasta na czas nieokreślony. Trzeba podjąć pracę na terenie gminy i tę umowę o pracę mieć zawartą na czas nieoznaczony. Jeżeli Komisja Rady Miejskiej zaopiniuje taki wniosek pozytywnie, czyli uzna, że kwalifikacje zawodowe, rodzaj wykonywanej pracy rzeczywiście predestynują tą osobę do tego, żeby ją uznać za osobę niezbędną, prezydent podejmuje wtedy decyzję i podpisuje z tą osobą umowę najmu. Umowa najmu jest podpisana na czas świadczenia pracy, ponieważ są to mieszkania związane ściśle ze stosunkiem pracy. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał swoje życie zawodowe i osobiste związać z Wałbrzychem, to w momencie, kiedy przejdzie na emeryturę, jest możliwość uzyskania umowy na czas nieoznaczony. Na wynajęcie czeka kilkadziesiąt mieszkań o zróżnicowanym metrażu. Zachętą do zamieszkania właśnie w sercu miasta ma być nieustannie postępująca rewitalizacja oraz naprawdę piękne mieszkania, które w tej chwili niezamieszkałe niszczeją. Na koniec zaproszenie do Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Po przerwie świąteczno-noworocznej Teatr Dramatyczny zaprasza do swojej siedziby. 3 i 4 stycznia na deskach teatru będzie można zobaczyć dwa spektakle. W ramach sceny inicjatyw aktorskich wystawiona zostanie sztuka Przyszedł mężczyzna do kobiety, a w ramach cyklu Stój, bo strzelam stand-up Eweliny Żak Złe Kino. Autorem tekstu i reżyserem Złego Kina jest Michał Walczak. Spektakl do obejrzenia w sobotę i w niedzielę o godzinie 19:30. Natomiast inscenizacja sztuki Siemiona Złotnikowa Przyszedł mężczyzna do kobiety widzowie będą mogli zobaczyć w nadchodzący weekend na scenie Dużej Teatru Dramatycznego o godzinie 18:00. To wszystkie informacje w podsumowaniu tygodnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.